Zatajał występek ten, komu zależy na przyjaźni. Lecz kto o nim rozgłasza, rozłącza przyjaciół. Słyszeliście kiedyś o takiej rzeczy? Zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni. Co robi? Zataja występek. Lecz kto o nim rozgłasza, rozłącza przyjaciół. Chcę, żebyście wiedzieli o tym, co jest bardzo niszczące. A to jest plotka. Wyciąganie czyichś błędów. I to stało się kulturą w tej społeczności. Kultura. Kultura, to jest takie słowo, zwa kult, to demoniczna rzecz. Dlaczego wam chcę o tym mówić teraz? Bo ja chcę, żeby każdy dziś, kto funkcjonował do tej pory w tej mentalności, pobudował. Jeżeli nie zatajałeś czyjegoś występu, tylko go rozgłaszałeś, to jest grzech. I stoi za tym demon, który się nazywa duch Chama. Takie bydle, od wielu tysięcy lat znane. Pierwszy raz zadziałał przez Chama, który odkrył nagość swojego ojca Noego. W dzisiejszych czasach ludziom się wydaje, że sprawiedliwość polega na tym, że wyciągamy czyjeś błędy do wierzchu i to się nazywa oczyszczenie. To nie jest żadne oczyszczenie. Oczyszczenie nastąpiło 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Tam nastąpiło oczyszczenie. Raz na zawsze. Wyciąganie ustawiczne błędów, mankamentów, rozmowy o tym na grupach, w kościele, przy kawie, przy herbacie, o sobie i o innych. To jest grzech. Plotkarstwo, opowiadanie o tym, kto jest w jakim miejscu, kto jest w procesie, kto jest, proszę ciebie, w jakim zaburzeniu. To jest grzech. Z tego się pokutuje. Nie po to się działa w ten sposób, żeby to potem wyciągać. Rozumiecie? W ogóle wy wiecie, że samo powiedzenie o sobie, że jest się w procesie, to jest niedowiarstwo? Jak się czujesz? Jestem w procesie. Nie. To bzdura. Słowo Boże mówi, zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni. Jezus powiedział, już nie nazywam was sługami, lecz przyjaciółmi moimi. Jezus to przyjaciel. Jezus zataja występki. A ludzie ujawniają występki. A jeszcze najbardziej lubią czyjeś ujawniać. Widziałeś go? Widziałeś ją? Nie! Jestem ślepy na to. A jeszcze potem ludzie to nazywają perspektywą proroczą. Ten się skrzywił, tamten wygoł, ten ma to, ten ma tamto. Koniec z tym. Żadna plotka, potwarz nie ma prawa przejść przez usta ludzi w naszej wspólnocie. Nie damy diabłu przystępu. Rozumiecie? Działania wszelkiego rodzaju, które mają na celu wyciągnięcie korzenia problemu, nie są po to, aby je później rozkładać w swoich rozmowach, w swoich relacjach. Bo to nie buduje żadnych przyjaźni. To buduje płoty między ludźmi. Płoty. I ludzie wiedzą, znają się. Ten jest w takim zaburzeniu, tamten w takim zaburzeniu. Kto z was ode mnie usłyszał taką rzecz o drugim człowieku? Nigdy tego nie usłyszałeś. Nigdy. Bo ja wytworzyłem specjalny polityczny system wypowiedzi.
Dla mnie człowiek jest duchem. Duch jest święty, czysty i nieskalany. Człowiek ma duszę. Ja nie traktuję duszy jako człowieka, tylko jako garnitur. Rozumiesz, co to jest dla mnie dusza człowieka? Twoja psychika dla mnie to jest garnitur. Ty nie jesteś twoją psychiką. Ty to nie uczucia, nie myśli. Rozumiesz? Jak ja bym ludzi brał po tym, co myślą, co czują, rozumiesz, to mnie włosy wyrosły na głowie. Nie wolno ci tego robić. Żadnej plotki, żadnej obmowy, żadnej potwarzy. Nie masz czegoś do powiedzenia dobrego o drugim człowieku, to milcz. Milcz. Nie jesteś jego duszpasterzem, nie jesteś jego terapeutą, milcz. A jak jesteś jego duszpasterzem, jesteś jego terapeutą, jesteś jego spowiednikiem, to z nim pracuj w Duchu Świętym. A nie chodź i nie opowiadaj o tym. Widziałeś, słyszałeś? Nie. Nie widziałem i nie słyszałem. Jestem głuchy i ślepy na grzech. Rozumiesz to? Wiecie, dlaczego ludzie ciągle chcą widzieć grzechy innych ludzi? Bo się boją. Ale w mojej Biblii jest napisane, grzech nad wami panował nie będzie. Ja się nie boję grzechu. Bo grzech nade mną nie panuje i panował nie będzie. Jak będziesz się gdzieś modlił, a obgadywałeś ludzi, plotkowałeś, rzucałeś poza jego, to jest po twarz, mówienie o człowieku nie budująco poza jego twarzą. Najprostsza definicja na świecie. Wiesz, jak możesz mówić o człowieku poza jego twarzą? Budująco. A nie budująco, to jest po twarz. To, że się z kimś przyjaźni, że jesteś blisko, to nie oznacza, że masz prawo plotkować o innych ludziach. Nie wolno ci tego robić. Jak będziesz gdzieś się modlił, to pokutuj z tego. Powiedz, Panie Boże, otwierają moje usta, ujawniając występki ludzi. Wyrzekam się ducha Hama. Ja chodzę w Duchu Świętym. Haka da maseka, eloko, somora la bas. Erolo mala haliba la bracene, elelo. Wywyższamy Ciebie, Święty Duchu. Wywyższamy Ciebie, Duchu Świętym. Ty, który byłeś, jesteś i będziesz ten sam. Duchu wieczności. Święty Duchu Jezusa. Szaka toko, wielu podwoka la bas. Yeah.
wzór nad swoim ciałem. Zróbmy szum, zróbmy niechlańską atmosferę w duchu. Thank you.
Oh.
Magdalena, Lava Santa, wszelką nad ziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko, wszystko, wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Tyś Kościół, tyś ciało Boga, Kościół, ciało Boga, ponad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością, mocą i panowaniem ustanowione, jako władca, haftasa kandela patre lenehor. Nie umrę, nie będę żyć i będę opowiadać. Nie umrę, nie udonę, lecz będę żyć i będę opowiadać.
środkiem. Nie oddawaj bracie, że coś dla ciebie znaczy. Jak po kościele wiodłem, gdzieś chciała inaczyć, w dzisiaj z nim myślenie. Yeah.
żyją przez pustynię. Nie czujemy pragnienia. Który wytaczasz wody ze skały. Duchu, który dajesz jeść z nieba. Duchu, Duchu Jezusa. Wywyższa Cię nad ludźmi. Wywyższa Cię nad Kościołem. Duchu Jezusa. Shanamaila. Nemona ramate te derama. Tlahari. Tlahari. Świeża i nowa.
świeża i nowa łaska Twa. Ciągle świeża i nowa łaska Twa. Thank you.
Oddaję.
Twoja obecność przenika nas. Przychodzisz jak szum. Do posłuszeństwa wiary wszystkie narody zgodnie z Twoim
obdarowaniem. Zgodnie z tym, co włożył Ci w serce. Masz łaskę i apostolstwo, że jesteś posłany. Powiedz teraz do niego: Boże, dziękuję Ci, że posłałeś mnie. Ja będę posłusznie szedł. Ja nigdy się nie cofnę. Moja noga nigdy się nie cofnie. Będę szedł wszędzie, gdzie mam przyprowadzać do posłuszeństwa wiarę narodu. Będę szedł. Ja będę szedł. Z tej służby będą wychodziły urzędy Boże. Już wychodzą urzędy Boże. Chcę się modlić teraz. O tych z Was, którzy jesteście urzędnikami Bożymi. Nie chcę, żeby wychodziły do przodu osoby, które są w zawahaniach jakichś, albo do czegoś sobie dochodzą jeszcze. Nie. Chcę, żeby wyszły do modlitwy osoby, które są urzędnikami Bożymi. Niech wyjdą najpierw nauczyciele. Najpierw. Niech podejdzie tutaj, podejdą ludzie, którzy są nauczycielami. Chcę Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Co definiuje urząd? Przede wszystkim to jest osoba publiczna. Nie istnieją urzędnicy ukryci. Ukryty urzędnik to nie urzędnik. Nie ma takich ludzi, ukryci urzędnicy. Być może niektórzy z Was będziecie podchodzili tu po kilka razy. A ja wierzę, że to namaszczenie teraz będzie usługiwało. Ja chcę, żeby urzędy Boże manifestowały się u nas na maksa. Uczysz ludzi. Ucz tego, co powiedział Bóg. Wszystkiego, co jest potrzebne do tego, aby żyć zwycięskim życiem. Ucz opamiętania. Ucz wiary. Tego, co powiedział Bóg. Niech Twoje słowa sięgają głęboko. Niech przenikają wszystkich ludzi głęboko. Niech Twoje słowa zmieniają przestrzenie umysłu. Niech Twoje słowa doprowadzają do tego, że ludzkie myśli, emocje, decyzje będą podporządkowane Bożym prawdom. Ludzi, jak mają żyć. Ucz, jak mają żyć. Ucz ludzi, jak mają żyć. Ucz ludzi. Ucz, jak mają żyć. Szakatalada de Jesus. Oszędy de lo Jesus. Szapala harala sitte de sombra de Jesus. Jeszua de la nata. Staną pasterze i przyjdą następni teraz, którzy są pasterzami. Gdzie jest pastwisko. Niech wie, w jaki sposób
korzystaj z tego nazwiska. Zaręczaj się z ludźmi. Głęboko. Do granicy bólu. Bądź z nimi zaręczony. Kładź życie za nim. Zaręczaj się z nimi. Zaręczaj się z nimi. Niech będą dla ciebie tak ważne, jak twoje własne życie. Jak twoje własne życie będą tak ważne. Szanuj ich. Dbaj o nich. Jako własne życie. Jako własne życie. Halleluja. Niech zostaną ewangeliści i wyjdą kolejni. Przenikają tych ludzi dogłębnie. Niech przenikają ich jestestwo. Niech twoje słowa będą dla nich jak hak bezpieczeństwa. Niech słyszą cię wszędzie. Niech słyszą cię w mediach. Niech słyszą cię na ulicach. Niech słyszą cię w każdym miejscu. Niech słyszą cię. Niech cię widzą. Hakaladzizm. Bądź człowiekiem, dla którego grzesznik jest zgubioną owcą. Bądź takim człowiekiem. Oglądaj tych ludzi w ten sposób, jak zagubione owce Izraela. Zgubili się. Szukaj ich. I twoje drogi się krzyżują z nimi. Napotykaj na nich. Napotykaj na nich. I twoje drogi z nimi się krzyżują. Nie krzyżują się drogi. Nie krzyżują się drogi. Halleluja. Zostaną prorocy i wyjdą następni. Halleluja. Tylko publiczne osoby. Publiczna osoba, która w mediach określiła się jako prorok. Tylko takie osoby zostają. Inne nie zostaną. Prezentuj serce Boga. Prezentuj Jego myśli. Prezentuj Jego uczucia. Prezentuj Jego decyzje. Prezentuj Jego miłość. Prezentuj Jego nienawiść. Prezentuj Jego gniew. Prezentuj Jego miłosierdzie. Prezentuj słowem, czynem. Niech twoje słowa dotykają głębi ludzkich serc. Niech objawienia i wizje przenikają twoje życie. Niech sny będą potężne i silne, wyraźne i mocne.
opowiadasz, są jak młot, jak miecz, jak śnieg, jak woda i jak ogień. Prezentuj serce Boga. Niech manifestują się dary objawienia. Ojcze, ja wywyższam Ciebie. Ojcze,
prorocze na temat Twojej służby, ale nie zostałeś dokładnie pouczony, że może przyjść diabeł i Ci to wykraść. Chcę Ci coś powiedzieć. Oddałeś to. Oddałeś swoje powołanie, bo wypowiedziałeś słowa. Jak to się stanie? Jeśli to jesteś Ty, to wyjdź, chcę się o Ciebie pomodlić. Była pewna kobieta, która była na usłudze uzdrowieńczej uznanego ewangelisty i natychmiast odzyskała słuch, ale nie została pouczona na temat swojego języka i wracała do domu i włożyła sobie słuchawki do ucha z powrotem i natychmiast do niej wróciła głuchota. Jest na sali taka osoba. Wyjdź. Chcę się o Ciebie pomodlić. Dary powołania są nieodwołalne. Bóg Cię powołał do wielkich rzeczy. Bóg Cię powołał do wielkich rzeczy. On teraz mówi do Twojego serca, że oddałeś to miejsce, bo powiedziałeś, jak to się wydarzy. Oparłeś się na własnych, naturalnych umiejętnościach. A to się stanie nie dzięki Tobie, lecz dzięki Duchowi Świętemu. Nie dzięki Tobie, ale dzięki Duchowi Świętemu. Powiedzcie teraz, diable, odbieram Ci wszelki teren, który pozyskałeś w moim życiu poprzez to, że nieopatrznie wypowiedziałem te słowa. Odbieram Ci ten teren. Będę szedł. Będę ewangelizował. Będę ewangelizował stadiony. Amen. Szokorowa sakalara basato lorowo so. O szakororo. Twoje namaszczenie i Twoja chwała objawia.
pojawiłeś na tym miejscu. Uwielbiamy Ciebie.
całą chwałę i cześć oddaję Ci. Całą chwałę i cześć oddaję Ci. Yeah.